jesteśmy bezpieczni. Michał Cichy, MMA PL, ze mną Adrian Salamon, Meduza. Siemano! Adi, no nie widzieliśmy cię już jakiś czas od lutego, miałeś kontuzję też, kiedy ty cię zobaczymy? Ty mnie widziałeś dzisiaj na macie na przykład. No, widziałem, to widziałem. To nie mam tutaj widzów, Cichy. Ale mówię o widzach, że nie widzieli cię w klatce dawno i kiedy możemy się spodziewać Meduski z powrotem? Nie planuję na razie gdzieś tam jestem po kontuzji, sobie trenuję powolutku, no i zobaczymy gdzieś tam, nie? Nie mam na to jakby parcia, muszę sobie odbudować to, co gdzieś tam zatraciłem po drodze i... Jak odbuduję, to wtedy wbijam. A w jakim sensie? Może zatraciłeś taką szczęście z treningów, czy...? Nie. Chodzi tutaj o zasięgi, nie? Jakby, wiesz, to są freak fighty. Żeby walczyć, trzeba mieć, jakby, żeby wzbudzać zainteresowanie, musisz być ciekawą postacią w internecie. Ja uważam, że jestem nudny, więc nie chcę wchodzić do klatki, żeby znowu pisali, że jestem nudny. Najpierw sobie zbuduję gdzieś tam ten, jak ludzie będą chcieli, żebym walczył, wtedy wejdę. Ale jak jesteś nudny, no to chyba się nie zmienisz tak szybko, nie? Musisz poczekać. Znaczy wiesz, ludzie piszą, że jestem nudny, bo nie robię dymów. A ja rozpoczynając swoją karierę w internecie, obiecałem sobie, że nigdy nie stanę się prostytutką za pieniądze. Czyli nie zrobię nic wbrew sobie, nawet jak mi zapłacą. I nie będę gdzieś tam, wiesz, obrażał ludzi i tak dalej, nie będę tu, wiesz, pajacował, kurczę, się przepychał, bo sobie będę budował jakąś pozycję. Nie potrzebuję tej pozycji. Uważam, że jestem na tyle, może, no nie wiem, no, na tyle jakby ambitną osobą, że potrafię skierować wzrok ludzi na swoją stronę bez takich rzeczy. Tylko po prostu lenistwo mnie trochę przygniotło, ale teraz zaczynam działać i mam nadzieję, że mi wszystko gdzieś tam pójdzie pomyślnie. A jest jakaś data, którą tak sobie nakreślasz, czy na razie taki pełen luz, że nawet nie myślisz kiedy? Nie no, Meduza w stolicy startuje, w poniedziałek mam nagrywki, publikacja nie wiem kiedy, zobaczymy jak się montażyści tutaj sprawdzą, ale mam fajny pomysł na serię vlogów na kanale Medi, zapromuję się, chociaż miałem tego nigdzie nie robić, no ale dobra. Zaskoczy cię pewnie, bo przed chwilą mój redakcyjny kolega Adrian robił wywiad z Konradem Karwatem i powiedział w wywiadzie, że jeśli wygra z Radkiem Sutkiewiczem, to on by chciał z Meduską zawalczyć. Trzeba siąść do stołu i rozmawiać. Ja nie jestem osobą, którą można wywoływać sobie do walk po prostu, bo ktoś chce. Szanuję bardzo Konrada Karwata. Niedługo w ogóle nagrywamy na ich kanał. Jaki oni mają kanał? Strong Ekipa. Strong Ekipa, tak. Myślę, że wiesz, to byłaby na pewno ciekawa walka, ale zanim gdzieś tam padają takie słowa, uważam, że pierwsza siąść rozmawiać. Ja oczywiście mówiłem na Prime, że jestem otwarty na taką walkę, ale jednak wiadomo, włodarze i tak dalej, to są kwestia dogadania się. Ja aktualnie nie czuję w ogóle parcia, żeby walczyć. Nie chcę robić nic wbrew sobie. Uważam, że mam gdzieś tam misję po drodze, zanim zawalczę. Chcę te misje jakby wszystkie sobie wykonać i dopiero wejdę do klatki. Na razie to mam fokus na inne rzeczy. Interesy, biznesy i internet, nie? Ale ciągle gdzieś tam trenuję i nie chcę tego zaprzestać, ale myślę, że ten... Kiedyś na pewno przeciwko siebie staniemy. Ja nie mówię nie, oczywiście, żeby to było pewne, jasne. Tak? Wiesz, jaki mam charakter. Widziałeś się na treningu, ambitnie do wszystkiego podchodzę i też chciałbym fajne wyzwanie. Uważam, że Konrad byłby zajebistym wyzwaniem, ale no po prostu nie czuję teraz, żeby się bić. Konferencja Hajlik teraz trwa. Na którą walkę czekasz najbardziej? Na którą walkę czekam najbardziej? Ferrari Bomba i Artur Szpilka Denis Załęcki. Jakbyś miał obstawiać te walki, to na kogo byś postawił pieniądze? Nigdy nie stawiam, nigdy nie faworyzuję, bo oni sobie zbiją piątkę po walce, a zawsze będzie w pamięci, że to Meduza był za nim, a nie za mną, więc wolę pominąć to. No ale wiesz, tak już pomijając jakieś sympatie, tak sportowo. Nie, ja nigdy nie faworyzuję, nigdy nie stawiam. No dobra, Medi, to czekamy na powrót, czekam na ten materiał z Warszawy, forma jest i dziękuję za wywiad. Skąd wiesz, że jest forma? Pokazałeś bicka teraz. A to bicek o niczym nie świadczy, wiesz. No taka kulturystyczna forma, wiesz. Nie, no gdzie, kurde, ja na siłownię... No tutaj Radek Sutkiewicz jest, może, wiesz, bicek nie jest taki, jak tak nie jest. Masz takiego bicka, trzeba ale... ocenić bicka, panie Radku. Jest okej, czy nie? Jest dobrze, także... Jest aprobata Radka Sutkiewicza, więc wszystko jasne, tak dzięki. Jest. Pozdro. Safety.pl. Jesteśmy bezpieczni.